przyjaciele, nazywam się Basia Rosłaniec i moimi gośćmi dzisiaj są Artur Ceroński i Agata Ceroińska. Witajcie. Cześć. Tematem dzisiejszej rozmowy są duchy homoseksualne. Duchy homoseksualne w kościele. Więc ten temat może zabrzmi dziwnie, jak mogą być duchy homoseksualne w kościele. Więc moje pierwsze pytanie jest, czy możecie wyjaśnić, co to jest za zjawisko? Wiesz co, to jest coś, co tak naprawdę zaczęliśmy obserwować już wiele lat w naszej służbie. Zobaczyliśmy, że przez Kościół, szeroko pojęty Kościół, przelewa się fala pewnej formy życiowej słabości. Która to słabość jest przez Kościół gloryfikowana i uznawana za bardzo dobrą, świętą i należną właśnie jako człowiekowi wierzącemu formułę zachowania. Jak zaczęliśmy się przyglądać tej sferze, zaczęliśmy widzieć, że stoją za tym bardzo silne duchy. Duchy, które nazwaliśmy, roboczo rozpoznaliśmy jako duchy homoseksualne. Okej, czyli to nie ma nic wspólnego z jakby z ruchem LGBT w kościele, czy w stronę kościoła, czy... Może ja jeszcze troszkę powiem w taki inny sposób. Kiedyś na modlitwie w naszym już kościele, tylko w zupełnie jeszcze innym miejscu, właśnie modliliśmy się o ludzi, na których wpływa duch homoseksualny, i pamiętam, że wyjaśniłam wtedy to w taki sposób, ponieważ ludzie patrzyli na nas takimi dużymi oczami, więc wyjaśniłam to w taki sposób, że nie chodzi o to, że facet śpi z facetem, tylko że owe duchy wpływają na brak decyzyjności u mężczyzn. Dzisiaj uważam, że w ogóle masa facetów wycofuje się z życia rodziny, wycofuje się z życia społecznego, absolutnie nie podejmują żadnego ryzyka o siebie, o to, aby zawalczyć w ogóle o pracę, o dom, o swoją rodzinę. I ja tak to rozumiem, że to jest właśnie wpływ duchów homoseksualnych. Ja czytałam ostatnio, że na Zachodzie bardzo dużo różnych socjologów i naukowców w dziedzinie socjologii i psychologii mówi, że na świecie jest wszechobecny kryzys męskości. Czy to jest coś to, czy to chodzi o to, że to się również przejawia w kościele, czy to jest coś innego? To się przejawia w kościele. Jakby ten kryzys męskości, ja to troszkę spróbuję później też poszerzyć, jest, tak jak Agatka powiedziała, ściśle związany, znaczy on się przejawia przez ten brak decyzyjności, który jest właśnie wynikiem słabości uznanej za normę. Powiem na razie o mężczyznach, bo za chwilkę tutaj jeszcze poruszę temat kobiet, które też z tym jest związane. Duchy homoseksualne, one, tak jak Agatka powiedziała, nie są stricte związane z jakby tylko sferą seksu, czyli płci, że to płeć ciągnie do płci. Ale te duchy doprowadzają do tego, że pewien męski pierwiastek, który został włożony w facetów, zanika. I na jego rzecz powstaje pewna forma pierwiastka żeńskiego, która przejawia się w takiej formule pod tytułem należy mi się opieka,
należy się mną zająć, należy się ze mną obchodzić jak z jajkiem, jestem przecież bardzo wrażliwą istotą i proszę ode mnie nie wymagać tego, abym był silny, abym był zdecydowany, abym szedł za konkretnymi decyzjami, proszę być dla mnie wyrozumiałym i jak mi się moja nóżka potknie, to proszę mnie łagodnie podnieść do góry, poklepać po pupci, powiedzieć: Jezus jest z tobą. Więc jakby to jest coś, co jakby pokazało nam, że za tym stoją te byty. Okay. Te byty. Z drugiej strony w odpowiedzi na tego rodzaju formułę upadku męskości w Kościele zaczęło się pojawiać wśród kobiet wypełnienie tej luki. Okay. No bo skoro rzeczywiście nie mamy silnych facetów, mm-hmm. skoro nie mamy decyzyjnych mężczyzn, no to te kobiety przejmują inicjatywę. I w pewnym sensie zaczynają też działać wbrew tej swojej naturze, którą mają. I to one zaczynają się opiekować tymi facetami, dbać o nich, chodzić wokół nich. Zresztą to jest bardzo polskie. Dlatego w naszym kraju duchy homoseksualne w Kościele świetnie się rozwijają, bo to ten chory system tej takiej matki Polki, zresztą jak twierdzę wszem i wobec stricte podłączony pod ten okultystyczny ruch maryjny, który w tym kraju jest, no doprowadza do tego, że te kobiety rzeczywiście wewnętrznie stają się facetami, a faceci stają się kobietami, no i mamy normalny ruch homoseksualny na poziomie duchowym. Okay. No tak, i wpływa to też w taki sposób właśnie na Kościół, że ostatnio właśnie o tym rozmawialiśmy, że jeszcze 50 lat temu faceci byli zupełnie inni. Tak. Kobiety były inne, faceci byli inni. Normalnie jest to, że jak gdyby w faceta jest włożona mentalność w ogóle zdobywcy, króla, kapłana. To jest włożone przez niego, jakby przez Boga w faceta. A kobieta ma być po prostu kobieca. Niemniej jednak w ogóle dzisiaj żyjemy w tak plastikowym w ogóle społeczeństwie, i to tak naprawdę wpływa też na Kościół. Kościół od tego absolutnie nie jest wolny. Jesteśmy od lat duszpasterzami i też wiemy, z czym się tak naprawdę mierzymy. Dzisiaj wielokrotnie jak się podchodzi do faceta w ogóle w Kościele i się pyta, czemu ty w ogóle nie pracujesz, no to jest obraza majestatu, jesteś niemiłosna, jesteś wścibska, radykalna. To jest hańba. To jest w ogóle hańba, więc w ogóle to właśnie w taki sposób duchy homoseksualne wpływają na ludzi w Kościele. I mówię, jak facet nie przejmuje inicjatywy, no to kobieta przejmuje inicjatywę i to ciągnie za sobą kolejny temat, który jest w ogóle też z tym związany, że kobieta, która przejmuje inicjatywę, od razu też ma przypiętą łatę Jezabel. Tak, tak. Bo to w ogóle jeden temat ciągnie drugi. Kobieta przejmująca inicjatywę, z uwagi na to, że facet nie przejmuje tej inicjatywy, natychmiast ma łatę Jezabel. Więc tak naprawdę te duchy homoseksualne to jest temat rzeka. Okay. To jest temat w ogóle rzeka. Okej. Okay. A czy na przykład jako liderzy federacji, jako pastorowie od wielu lat, czy zauważyliście, że Kościół jest taki, ma taką jakość właśnie kobiecą, bo jest bardzo oparty o uczucia, że to Bóg tak bardzo kocha, że ta muzyka, wszystko jest oparte o relacje, ale taką miękką relację i widzimy więcej kobiet w ogóle w kościołach niż mężczyzn w kościołach. Natomiast brak jest właśnie tego takiej waleczności, którą widzimy w Starym Testamencie, że to wojownicy byli, że to byli ludzie autorytetu, którzy po prostu stanęli gdzieś i powiedzieli: tak mówi Pan i koniec. Tak? A teraz jakby kościoły są bardziej w tej sferze, że mamy piękne światła, jest bardzo dużo uczuć. I one się bardzo opierają jakby na tym klimacie miłości, prawda? Tak zwanej miłości, tak czyli zwane, tego elementu emocjonalnego wyjętego z tej miłości. Okay. Ale rzeczywiście tak jest, jak powiedziałaś. Mi bardzo się podobało, jak kiedyś powiedziałaś, że przeciętny chrześcijanin to jest facet w swetrze, w ogóle z Biblią pod pachą. I ja rzeczywiście, od kiedy mi to powiedziałaś, ja mam ten obraz. Ten obraz jakby utknął w mojej głowie, wierzę, że to jest w ogóle proroczy w ogóle wyraz tego, bo tak jest.
a Kościół jest taki, jak ludzie, którzy go tworzą. Więc rzeczywiście mamy dzisiaj mocno emocjonalny Kościół. Mamy dzisiaj Kościół, który jest bardzo łatwy do urażenia. Mamy ludzi w Kościele, którzy jak tylko dzieje się coś trudnego, to na pierwszą linię zostają wyjęte wszystkie emocje i też tak powiem, walka o te emocje. No właśnie, jak mogłeś mnie zranić, jak mogłaś mi to powiedzieć, czemu delikatniej do mnie tego nie powiedziałaś, jakże trudno mi teraz jest żyć. I rzeczywiście to również jest skutek działania duchów homoseksualnych, bo duchy homoseksualne, one w swoim działaniu wyciągają do wierzchu drugoplanowe elementy życiowe, bo my wiemy, czym są emocje. Kochamy emocje. Bóg nam dał te emocje. Chcemy też z nich korzystać. Natomiast one są drugie. Pierwsza jest zawsze prawda, pierwsza jest formuła Boża, jasno określona, która w wielu przypadkach ona jest twarda. Tylko w tym momencie jakby zostaje odebrana ta kolejność. I mamy plastikowy Kościół, mamy właśnie Kościół, który zaczyna się opierać na tym, co można odczuć, co można dotknąć swoimi emocjami. No przy tym wszystkim idzie cała oprawa. Tego wszystkiego, rodzaje nabożeństw, światła, bycie niesamowicie miłym, przesłodzonym i zaczynamy mieć poważny problem. Więc tu... Pewne ruchy są też tak naprawdę, można je przewidzieć, jeśli faceci tak naprawdę, bo akurat mówimy teraz o mężczyznach, jeśli faceci nie zajmą swojego miejsca należytego, takiego, które powinni, że tak powiem, sprawować, to pewne ruchy można dalej przewidzieć. Jeśli w domach będą silne kobiety, a słabi mężczyźni, tak, to nie mamy szans też na silne, powiedzmy, kolejne pokolenie, tak? Bo to w ogóle jest absurd. Tak. Artur, ja pamiętam kiedyś, ja Tobie opowiadałam historię o tym, jak w Australii właśnie przegłosowano te małżeństwa LGBT, czyli zezwolili na, zalegalizowali małżeństwa LGBT. I opowiadałam Ci, jak czytałam o tym, że wiele kościołów jednak poszło za tym, że to jest właśnie forma miłości, żeby tym ludziom przyzwolić, raczej niż ich jakoś tam piętnować, ten grzech. I Ty mi powiedziałeś coś takiego, że to jest właśnie konsekwencja religii plus humanizmu, że idzie ona właśnie w tą stronę, że nawet kościoły, które mają reprezentować Boże prawdy, uginają się przed ludzkimi emocjami bardziej niż przed Bożą prawdą. Czy możesz rozszerzyć ten temat tej religii i humanizmu? Tak, wiesz, religia, ona w swojej istocie jest czymś, co ma zastąpić Boga. Okay. To jest taki, wiesz, każdy człowiek ma potrzebę spotkania się z Bogiem. Nie ma takiego człowieka. No, rodzimy się martwi duchowo, musimy spotkać się z Bogiem, mamy obumarłego ducha, dopiero prawda, przyjęcie Jezusa jako Pana Zbawiciela doprowadza nas do tego, że jesteśmy kompletni. No a religia staje w miejscu takiego pewnej alternatywy. Mówi, no ja Ci dam wszystko, zamiast tego Jezusa dam Ci pełne oprzyrządowanie, pełen też komfort emocjonalny Ci dam. Tak. Natomiast humanizm jest jakby przestrzenią, w której potrzeba człowieka, nie ta duchowa potrzeba, tylko właśnie potrzeba psychiczna, potrzeba fizyczna, zostaje ona podniesiona do najwyższej rangi. Czyli jakby nie liczy się człowiek jako istota Boża, stworzona na Boży obraz i dla Bożych celów, tylko jest to istota samodzielnie funkcjonująca, będąca w centrum, że tak powiem, całego wszechświata i jakby informacja przy tym, to o to chodzi. To więc mamy religię i humanizm, które w tym zestawieniu dają nam taką przestrzeń myślową pod tytułem, że no, weźmy tych ludzi, którzy są tymi homoseksualistami, tutaj jakby w tym wypadku już stricte zdeklarowanymi mężczyznami czy z kobietami, i weźmy ich do siebie, nie wymagajmy od nich rozprawienia się przez Bożą moc z tym problemem, który mają, w ogóle najlepiej nie nazywajmy tego problemem, prawda? I przyjmijmy ich tutaj w naszą jakby strukturę, ponieważ no to jest ta miłość. No, fakty są takie,
że ja nie chcę w tej chwili wylać dziecka z kąpielą, ponieważ ja w żadnym wypadku nie śmiem twierdzić, że ktoś, kto jest homoseksualistą w swojej duszy, nie może się narodzić z Bożego Ducha. Ja w żadnym wypadku tego nie chcę powiedzieć i to jest absolutny błąd myślowy. Uważam, że ktoś może mieć, jakby być zdeklarowanym homoseksualistą, ale realnie spotkać się z Jezusem. Jednak, jeżeli on nie podejmie za pomocą Bożej mocy walki z problemem, który ma, no to on wniesie ten problem do Kościoła. I dzisiejsze nowożytne kościoły mówią, nie musicie z tym walczyć. One nie mówią, że to demony stoją za homoseksualizmem. One nie mówią, że to właśnie duch homoseksualny już w tej tutaj najtakiej najbardziej prostej formule działa przez tych ludzi, tylko one te kościoły mówią, bądźcie z nami, będziemy się wspólnie kochać i jest super. Przez co kościoły te robią dwie rzeczy. Po pierwsze, tych ludzi dalej trzymają w niewoli. No powiemy doskonale, że człowiek, który jest realnym homoseksualistą swojej duszy, no to ten człowiek jest zniewolony demonicznie i więc nieczynny dla szerzenia królestwa. A po drugie, to tworzą właśnie system homoseksualny w kościele. No bo teraz, przecież ci ludzie są uczuciowi. Trzeba szanować ich uczucia. Tak. Trzeba w ogóle dbać, żeby ich wszystkich nie zranić. Tak. Trzeba uważać na nich wszystkich. I to się rozprzestrzenia potem na wszystkie inne dziedziny życia. No bo głębina przyzywa głębinę. Wiesz co, to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Dlatego, że jakby ja tutaj widzę, że ty zrobiłeś taką różnicę między tym, bo kościoły jakby robią z tego sprawę moralną, czyli jesteś albo za grzechem, albo przeciwko jakiemuś grzechowi i albo się ścinasz z tym grzechem i z nim walczysz i po prostu mówisz, jak jesteś homoseksualistą, to wątpij mi z kościoła, albo przyprowadzasz tych ludzi do kościoła i mówisz im, że Bóg cię kocha. Natomiast ty pokazujesz totalnie inną perspektywę, że to jest sprawa duchowa, za którą stoi duchowa rzeczywistość. I jakby kościoły w ogóle nie funkcjonują na pułapie tej duchowej rzeczywistości, tylko zatrzymały się na pułapie, że zaobserwujemy to zjawisko z moralnego punktu widzenia, prawda? Czyli mamy grzech i się musimy ustosunkować do tego grzechu i oni w jakiś sposób pozycję przyjmują w związku z tym, i próbują w ten sposób funkcjonować, a ty pokazujesz coś innego, prawda? Że ty pokazujesz, że to jest duchowa rzeczywistość, za którą stoją duchowe byty, tak? Konkretne duchowe byty. W ogóle Bóg został zminimalizowany do rangi formuły moralnej. Dzisiaj w ogromnej części to jest, mówimy o moralności. Kiedy ludzie myślą o Bogu, to mówią o moralności. A moralność jest wytworem ludzkim. Moralność się różni, zależy od czasu, od epoki, od terenu, na którym się mieszka, od kraju, kultury. To jest, moralność jest natury ludzkiej. Bóg w ogóle nie jest moralny i Bóg nie ma nic wspólnego z moralnością, absolutnie. Natomiast tutaj mamy temat duchowy. Mamy temat duchowy. Tu nikt nie mówi, że nie chcemy homoseksualisty. My mówimy homoseksualisto, przyjdź, a my cię uwolnimy. Okay. Przyszedłeś do Jezusa, no to teraz uwolnimy twoją duszę od tego, co cię zniewala. Tak. Ale nie będziemy ci mówić, super, że jesteś homoseksualistą. Z drugiej strony nie będziemy ci mówić, idź precz grzeszniku, ponieważ za grzechy ludzi umarł Chrystus. Tak. Kościół obecnego czasu, czyli Kościół czasu ostatecznego, musi przyjąć formułę decyzyjności duchowej i duchowo rozpatrywać wszystkie zjawiska. I w tym momencie duch homoseksualny zaczyna być jasno określony, widać, o co w tym wszystkim chodzi, nie bierze się to, nie ładuje się to w ogóle tylko w system moralny. Z drugiej strony widać szerokość tego zagadnienia tutaj, o którym mówimy, że to się przelewa na wszystko. Tak. Że można nie być stricte homoseksualistą w swojej duszy, ale te zachowania homoseksualne bardzo fajnie w ogóle prezentować w swoim życiu. Właśnie brak decyzyjności, brak zdecydowania, brak w ogóle realnego, silnego przywództwa. No przecież jak się dzisiaj ludzie boją silnego przywództwa? No silny przywódca to uzurpator. No to nie jest uzurpator, tylko to jest norma. Jakby spotkali rycerza sprzed 400 lat, który chodził w 30-kilogramowej zbroi z wielkim mieczem, to w ogóle tam się nie rozmawiało w ogóle na takim poziomie, jak się czujesz. Tak. Prawda?
Tylko to był facet, który w ogóle zarządzał czymś. Ostatnio oglądałem kawałek takiego filmu. Braveheart. Tak, ale takiego filmu oglądałem Polskie Drogi. Mhm. Oglądałem sobie kawałek i był tam dowódca, który mówił do oddziału. I mi się bardzo podobała fajna rzecz, że było kilku podoficerów, a on jako dowódca po prostu ktoś mu przerwał i on mówił tak, panie sierżancie, proszę milczeć. Ja tu mówię. Ten facet był zdecydowany, konkretny, był grzeczny. Tak. Ale był zdecydowany, konkretny i zadawał konkretne pytania ludziom. Zrozumieliście? Tak. Wykonajcie zadanie. No tego dzisiaj brak. Kiedy w kościele w ten sposób zaczynamy postępować, zaczyna nam być zarzucane, że jesteśmy uzurpatorami i że niszczymy człowieka, prawda? A to jest po prostu brak duchów homoseksualnych w naszym środowisku. Mhm. Agatka, ty jako prorok, właśnie parę razy, ja pamiętam, ty zrobiłaś takie coś, że właśnie poprosiłaś wszystkich w kościele do uwolnienia, prawda, z duchów homoseksualnych. I co cię zainspirowało, żeby to zrobić? Szeroki właśnie ogląd całej sytuacji. Przede wszystkim ja mam w domu zdrowego faceta, że tak powiem, samca alfę, więc ja mam dobry wzór ze swojego domu. Tak. Zawsze mi to bardzo imponowało i ja przy czymś takim czuję się bezpiecznie, ale mój też ogląd jak gdyby facetów w kościele jest taki, że bardzo dużo facetów tak naprawdę urosło fizycznie, ale w swojej mentalności jak gdyby to ta filozofia taka jest dzieciaka cały czas. Tak. Tam mocno się te duchy przejawiają. Faceci są właśnie niedecyzyjni, nie... Przerażające dla mnie jest to, że facet nie bierze jak gdyby inicjatywy, że potrafi spłodzić dziecko, tak? I absolutnie nie wziąć odpowiedzialności w ogóle za wychowanie. Że dzisiaj facetom, właśnie tak jak Artur mówił, nie można wszystkich jak gdyby wylać z kąpielą, tak? Ale jest dużo takich przypadków, że faceci nie pracują, leżą do góry z pławikami, tak? A kobiety pracują, tak? A on jest po prostu gdzieś tam no, wielce jakiś tam usługujący, czy prawda? Tak. To są rzeczy niebywałe dla mnie jak gdyby trudne. Niemniej jednak powiem tak, jeśli chodzi o uwolnienie, no to z modlitwy można skorzystać, tak? My zawsze mówimy, w naszej obecności demony nie będą się utrzymywały, ale jeśli człowiek nie podejmie trudu i takiej osobistej walki, aby zmierzyć się z prawdami Bożymi i żeby te prawdy Boże, że tak powiem, przeniknęły w ogóle całe jego jestestwo, tak? No to widzimy mizerne tego owoce, tak? My tak naprawdę z ludźmi pracujemy bardzo szeroko. Pracujemy duszpasterską, pracujemy terapeutycznie, jeśli jest taka potrzeba. Więc tak naprawdę my tak naprawdę tylko i wyłącznie z uwagi na naszą wspólnotę możemy powiedzieć, że my wiemy, że dobrze pracujemy z ludźmi, tak? Ale mówię, jeśli człowiek nie bierze byka za rogi, tak, no to te uwolnienie to jest, to się nijak ma tak naprawdę do takiej realnej swobody w ogóle człowieka. Tak, Agatka. A po tym uwolnieniu, ja pamiętam, sypnęła się kupa świadectw od facetów, prawda? Pamiętam, faceci nagle zaczęli być bardziej decyzyjni. Pamiętasz niektóre z tych świadectw? Wiesz co, to już jakiś czas temu było, ale można by tak naprawdę było na internecie odgrzebać i tak dalej. Tak. Na pewno to było trafione, to było bardzo kontrowersyjne. Tak. No wiecie, bo w ogóle poruszamy się, w ogóle Kościół, który nie ma objawienia, tak? No to tak naprawdę porusza się w takiej naturalnej w ogóle sferze. I dużo ludzi w ogóle mówi, że wy takie kontrowersyjne rzeczy robicie. A czemu duch homoseksualny? No właśnie ten duch powoduje brak decyzyjności facetów w Kościele. Ja zaryzykowałam, bo ja w ogóle w swojej służbie ryzykuję. Dużo ludzi mnie pyta, a czemu tak? Ja mówię, a czemu nie tak? Jak nie zaryzykuję, nie będę wiedziała. Wszyscy ryzykowali, w ogóle najwięksi bohaterowie w ogóle ryzykowali. W ogóle bohater to jest ryzykant. Przez cały czas będziemy ryzykować. I ja pamiętam, że to było uwalniające dla ludzi. Ludzie zaczęli się z tym identyfikować. Wow, faktycznie. Jak zaczęliśmy na przykład grzebać w pewnych tematach, pytaliśmy, a jak miałeś w domu? No właśnie miałem silną matkę i słabego ojca. Tak. I to w ogóle mi pokazało taki wzór, tak, że w ogóle facet to jest w ogóle, do niczego się nie nadaje. Mm. Tak naprawdę w ogóle jest silna kobieta. Tak. I często tacy ludzie potem przychodzą do kościoła i szukają
silnej kobiety, bo szukają matki. Bo szukają matki. Ja, jeśli chodzi o świadectwo, ja mogę powiedzieć taką rzecz, że ja po jakby pewnym okresie czasu teraz już widzę, że wielu ludzi, którzy w tamtym momencie jakby byli, oni dzisiaj stoją zupełnie inaczej niż stali wtedy. Tak? Wielu chłopaków wzięło się do pracy. W taki sposób, nie, że wykonują jakby jakąś, tylko powiedzmy jakąś pracę, ale rzeczywiście chcą rozwijać finansowo ten swój dom. Zaczęli też rozpościerać pewnego rodzaju opiekę nad, jeśli tak można powiedzieć, opiekę nad swoimi jakby żonami. Wielu też zaczęło jakby podchodzić do relacji z kobietami w taki właśnie sposób bardzo zdecydowany, konkretny, nie kręcąc się wokół. Zresztą skutkiem tego są małżeństwa, które mamy, wiemy, że mniej więcej od początku naszej służby, no to co 3 miesiące jest jakieś małżeństwo się tutaj zawiera. Więc jest to potężny odsetek, jeżeli chodzi o czas, prawda? Więc widać, że ci faceci, wielu z nich wzięło to. Wiele też dziewczyn, zauważyłem, zaczęło jakby wymagać od facetów decyzyjności, bo wcześniej mieliśmy sytuację, że na przykład umawiali się w kościele na randkę i szli gdzieś do restauracji, no i doszło do rachunku, no on nie płacił rachunku na przykład, no więc my jakby dla nas to było nie do przyjęcia. Więc idziemy na randkę do parku. Ja mówiłem absolutnie, no to nie bierzemy pod uwagę tego, że no, ja bym teraz dziewczyną mówiłem, jak on nie ma na to, żeby ci zapłacić za kolację, to ty na niego nie wychodź za mąż, bo to nie jest normalny facet, to jest facet z jakimś ograniczeniem. Ale potem się okazało, że te dziewczyny zaczęły wymagać od nich, więc to się rozlało tak szeroko, że te dziewczyny zaczęły wchodzić w swoją tą rolę, prawda? A faceci zaczęli brać jakby tą swoją działkę. Więc ja nie mówię, że to do końca u nas się nie zdarza, że te duchy homoseksualne się nie przejawiają, bo są nowi ludzie, kolejni i tak dalej, ale rzeczywiście tamten moment był jednym z takich przełomów w tej dziedzinie. Przede wszystkim te duchy zostały namierzone, a dwa, ludzie się otworzyli na wolność od nich. Nam też zawsze w ogóle chodziło w tym życiu z Bogiem, żeby to nasze życie z Bogiem, że tak powiem, realnie przekładać na umiejętność życia. Naszym marzeniem jest, aby w naszej wspólnocie i w naszym zespole powstawali fachowcy od życia. Fachowcy od życia. Ja jak jakiś czas temu ogłosiłam, powiedziałam, że nie wyobrażam sobie, żeby mój mąż nie zabezpieczał mnie emocjonalnie, finansowo i seksualnie, to też powstała z tego jakaś wrzawa. No ale dlaczego tak? A jak ja nie chcę pracować. Ja mówię, to jeśli sobie znajdziesz cygankę, która cię będzie chciała utrzymywać, to sobie tak żyj. Niemniej jednak w ogóle my, jak gdyby mówimy cały czas w ogóle prawdę, tak? Ja też zauważyłam, że w Kościele Mocy szczególnie jest dużo więcej mężczyzn niż w innych kościołach, tak naokoło. Czy w Polsce nawet, czy za granicą. Że jest to kościół taki bardziej męski w sumie, że jest dużo więcej tutaj mężczyzn. I też się zastanawiam, czy to jest dlatego, że ta forma kościoła, taka sfeminizowana, nie jest atrakcyjna dla mężczyzn, to wolą sobie siedzieć, nie wiem, przy komputerze z piwem, niż pójść do kościoła, prawda? Jakby, bo ta forma jest taka strasznie kobieca i emocjonalna. Forma takiego kościoła gdzieś tam na zewnątrz w świecie, czy w Polsce nawet. Tak, bo normalnie, bo to jest ciekawe, że facet, on nawraca się i jakby zostaje wtłoczony w pewien system życia, w którym on no nie żył do tej pory. Tak. On inaczej żył. On się normalnie odzywał, on inaczej, on się zajmował się jakimiś swoimi, nie wiem, może jakieś hobby miał męskie, cokolwiek. No to jest, okazuje się, że przychodzi do kościoła, no i tego nie ma. Tak. I teraz, co w ogóle, bo jakby socjolodzy, ja to nazywam ich kościelni socjolodzy, dla mnie to są cwaniacy polityczni. Natomiast oni wynaleźli takie rzeczy jak takie kluby kościelne. Są takie kluby kościelne, na przykład są kluby kościelne, gdzie tam faceci chodzą na przykład sobie do lasu, nocują w żłobach, tam kurczę, wiecie, w trawie leżą, to się nazywają męskie spotkania. Albo też na przykład na motorach tam jeżdżą. Natomiast rzeczywiście jak to się zajrzy głęboko, to nie ma nic wspólnego z męskością, to jest zabawa żołnierzykami, bo jakby
To chodzi o to, że tu nie zrobimy męskiego kościoła pod tytułem, bo my na paintball będziemy jeździć, teraz zakładamy maski, coś tam robimy, nie? Bo ale jesteśmy męscy, prawda? A w środku gość ma w ogóle takiego mężczyznę, nie? Więc... Potworka. Tak, bo to tym próbowano zastąpić. Natomiast u nas zaczęliśmy propagować bardzo ważną rzecz, którą ja lata temu usłyszałem, że w ogóle przyjście do Jezusa to nie powoduje, że całe poprzednie życie się wyrzuca. Ja ostatnio wczoraj na rozmowie prostowałem jedną osobę tutaj, takiej duszpasterskiej rozmowie, bo ta osoba powiedziała, że powiedziano jej, że wszystko, co do tej pory było dobre i złe, to ta osoba musi odrzucić. I ta osoba odrzuciła wszystko ze swojego życia poprzedniego, próbowała otworzyć nowe życie. Ja powiedziałem, wiesz, nigdzie nie jest nawet napisane w Biblii, że wszystko, co było w twoim życiu dobre czy złe, masz odrzucić, tylko że masz odrzucić rzeczy martwe. Okay. Jest napisane, że pierwszą z podstawowych nauk, zresztą o czym uczymy na podstawach wiary chrześcijańskiej, jest odrzucenie uczynków martwych, a nie uczynków złych. Prawda? Bóg nie wymaga, żebyśmy odrzucili dobro czy zło, tylko uczynki martwe. Prawda? A więc ja zobaczyłem, że kiedy człowiek się rodzi na nowo, to on ma pozostać sobą, prawda? Będąc z Chrystusem. I kiedy my zaczęliśmy tworzyć tą formułę w kościele, czyli bycia sobą, no to się okazało, że tutaj może przyjść facet, taki facet z krwi i kości, i on tu może być sobą. I ta duchowość jego to nie będzie się równała z tym, że on zniewieścieje. Kiedyś taki mój, nasz znajomy, wspólny taki pastor, wyjechał na kilka miesięcy na misję tam daleko, na Syberię. A miał dwóch kolegów swoich, którzy w tym czasie poszli do seminarium tutaj jakiegoś tam duchownego, zostali pastorami. I on kiedy wrócił, jeden z nich tam do niego przemówił właśnie w cyklu, wiesz, halleluja, witaj. To on do niego mówi, co ty, mówi, pedałem zostałeś? Mówi, co jest? I oni byli tacy w szoku. Mówi, wow, ale z czemu tak mówisz? A on mówi, bo jak ty się odzywasz? Co się z tobą stało? Kiedyś byłeś inny, kiedyś byłeś normalnym facetem. Co ci się stało? Poszedłeś do seminarium, cię wykastrowali? Ale to są właśnie duchy homoseksualne. Natomiast tutaj jakby faceci mogą być facetami, a kobiety mogą być kobietami. Dobrze. Normalnie, jak Bóg przykazał. No i super, dlatego jest takim magnesem dla facetów ten kościół, prawda? Kościół mocy. Ja myślę, że tak, bo tutaj się facet może odnaleźć. Nie tylko tyle dla facetów, w sensie, że w ogóle prezentujemy jako w ogóle wspólnota siłę, wiesz, i taką realną w ogóle pokazujemy stronę duchową, tak? Nie, że właśnie ostatnio też mówiliśmy pewnemu takiemu człowiekowi, że mężczyźni, to są mężczyźni i kobiety, tak? W ogóle lubią się zasłaniać z uwagi na brak umiejętności życia i nieposiadania pewnych rzeczy. Zasłaniają się w ogóle cały czas Jezusem, Biblią w ogóle i tak dalej. A ta umiejętność życia gdzieś po prostu nie rośnie, tak? My w ogóle mocno rozkładamy wszystko na części pierwsze i nie mówimy tak zwanym religijnym językiem, tylko tak jak my rozumiemy tego Boga i te prawdy Boże, tak, to w taki sposób też przekazujemy to ludziom. Stąd tak naprawdę ludzie lgną do nas, ponieważ my mówimy tak zwanym prostym językiem. Tak. W ogóle, którym może odczytać prostytutka, tak, ale i również polityk. Tak. Oczywiście. Agatka, ja też zauważyłam, że nawet jesteś liderką uwielbienia tutaj w Kościele Mocy, więc nawet ten styl uwielbienia jest troszeczkę inny, bo on również nie jest taki... Proszę, taki Dawidowy. Tak, właśnie taki bardziej wojowniczy, że mamy tutaj konkretną robotę do zrobienia, nie jesteśmy tylko tutaj, żeby się tak właśnie bujać rękoma w lewo i w prawo i tak sobie... To jest tak, nie tak w sposób emocjonalny. Prawda jest taka, że jak ludzie czytają Biblię, no to w ogóle wiedzą tak naprawdę, z czego się składała grupa uwielbienia Dawida, tak? To była grupa z wojowników i akurat coś takiego jest mocno w moim sercu i staramy się tą grupę rozwijać o takich ludzi. Aczkolwiek przychodzimy też różnego rodzaju takie
że tak powiem, opory, tak? Jak, tak? No bo generalnie ludzie właśnie chcą tej emocjonalności, tak? Mhm. A czemu nie śpiewacie, no nie wiem, czemu nie chodzicie na lekcje śpiewu, czemu nie trenujecie tutaj nie wiadomo czego i tak dalej, bo to w ogóle nie o to chodzi. W ogóle nie o to chodzi, tak? To uwielbienie to jest tam, nie wiem w ilu procentach to jest muzyka, tak? A głównie to jest modlitwa wstawiennicza, tak? Tak. I jeszcze chciałam tak wrócić do tego tematu tej maryjności w Polsce, bo też zauważyłam, że właśnie jest coś takiego, że jest taka formuła religijna i że ona jest najbardziej zauważalna w Kościele katolickim, kiedy mówi jakiś ksiądz, to ma taki szczególny głos, taki uniżony głos, który mówi z taką pokorą i to jest taka, ta pokora to jest takie, ona również ma takie naleciałości takiej niemęskości nawet, tylko takiej zniewieściałości, prawda, że chwała Panu Jezusowi, tak na wydechu. No i oczywiście Kościół katolicki w Polsce jest no, pod takim bardzo silnym wpływem kultu maryjnego, więc jakbyś określił wpływ tego, tej maryjności również, również, bo jakby ten wpływ jest również na ludzi narodzonych na nowo, bo tak jak ktoś kiedyś od nas z Federacji powiedział, że Kościół że ty wyszedłeś z Kościoła katolickiego, ale Kościół katolicki nie wyszedł z ciebie. Tak. Jakbyś to określił, ten wpływ tej maryjności właśnie na takie postrzeganie tego, co jest właściwe. Tak, czyli właściwy sposób komunikacji, że taka pokora, która jest takim uniżonym głosem. Wiesz co, ja powiem Ci tak, ja się nad tym nieraz zastanawiałem i rozważałem to sobie w modlitwach i w ogóle ja od tego zacznę, że ja uważam osobiście, to jest moje subiektywne zdanie, ja nie opieram tego na żadnych badaniach socjologicznych, żeby to było jasne. Natomiast ja uważam, że w Polsce jest masa kryptohomoseksualistów. Okay. W całej Polsce. To jest w ogóle kraj, w którym jest masa kryptohomoseksualistów. Ludzi, którzy oficjalnie, bo u nas oficjalnie homoseksualizm jest negowany. Mhm. Zawsze. Tutaj ten kraj to był taki kraj takich prawdziwych w ogóle facetów, prawdziwych takich tutaj też kobiet, kobieta, mężczyzna. Tam patrzono na innych, na przykład tam wiesz, tam w Anglii czy gdzieś, bo tamto tam dużo gej. Nieprawda. Nie. To jest tak jak w Holandii. W Holandii jest pozwolenie na to, żeby palić sobie marihuanę, ale uważam, że w Polsce się więcej pali marihuany niż w Holandii. I tak jest w ogóle, uważam, że w Polsce jest więcej w ogóle takich kwintesencji homoseksualizmu niż w Wielkiej Brytanii na przykład. Tak. Takie jest moje zdanie na ten temat. Dlaczego tak myślę? Kult maryjny to jest coś, co się na czymś zaczepiło. To jest też ważna historia, sprawa, jeżeli chodzi o historię naszego kraju. Tego. Bo kiedyś, nie wiem kto to powiedział, który z usługujących, on na temat Chicago powiedział, zadał pytanie, mówi, co było pierwsze w Chicago, homoseksualiści czy demony homoseksualne? No i oczywiście to byli homoseksualiści, bo demony potrzebują środowiska, w którym się rozwiną. To, że w Polsce rozwinął się kult maryjny, jest związane z głęboką potrzebą tego narodu. W tym narodzie od setek lat było tak, że ta kobieta brała odpowiedzialność, a ten mężczyzna stał z tyłu. Chociaż się o tym nie chce mówić, ale tak było. Ja nie muszę daleko sięgać, ja widzę jakby tylko przez te moje lata, które żyję, jak było w latach 70., w latach 80., tak. Ja ciągle to widzę. Tak. I to w masie różnego rodzaju środowisk, prawda? Mhm. Że ten polski facet, to był ten facet, który w ogóle uważa, że to jest, ja to mówię, jednooki król wśród ślepców. Że ja jestem ten wielki facet, natomiast ty zrób resztę. Ja ten facet, ty zrób resztę. I to jest bardzo mocno powiązane z kryptohomoseksualizmem. To się potem przejawia, przekłada na wszystkie dziedziny życia. Kiedy wspominasz Kościół katolicki, który jest tym jakby głównym nurtem religijnym w tym kraju, no to jest ewidentnie widoczne. Tam, ja się czasami przyglądam, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta ten ksiądz. No bo to trudno jest powiedzieć, co to jest. Jakiś hermafrodyta duchowy. Tak. Prawda? Czasami słyszę głos, no mówię, facet nie ma jaj. Dlaczego to robi też z drugiej strony, ja się pytam. Dlaczego... A następne pytania, takie pytania rzucone w eter, czemu to jest przyswajalne?
Czemu te społeczeństwo na to patrzy? Wszyscy mówią amen. On śpiewa te swoje tam różne pieśni takie gejowskie, a wszyscy mówią amen na to, prawda? Tak. I teraz jakby rodzimy, czemu tak jest? Bo jest popyt i podaż. Ten kraj jest krajem, gdzie Maryjność znalazła środowisko rozwojowe. To jest pseudo-macho kraj. To jest kraj krypto-homoseksualny. Niekoniecznie na poziomie, jak mówię, tej mentalności tylko fizycznej, prawda? Czyli tej sfery tylko seksu, ale właśnie głęboko ukrytych w ogóle zaburzeń, prawda? Na poziomie właśnie decyzyjności, siły, odpowiedzialności i tak dalej. My mamy niszowe w ogóle klimaty w tym kraju, nawet postrzegając to przez ostatnie dziesięciolecia, żeby tutaj stawali silni ludzie. Silni, tutaj mówimy przede wszystkim mężczyźni. I rzeczywiście Kościół katolicki no przoduje w tym. Tak. Próbuje jakieś tam dzisiaj pokazywać, bo też się przyglądam czasami, jak powstają tacy męscy księża, tacy chodzą, takie tutaj. Natomiast to znaczy, bo to też jest taka odpowiedź dzisiaj. Taka próba odpowiedzi, znaczy, to jest polityczne. Odpowiedź mocno. W ogóle na to, że jest ruch protestantyzmu. Tak. I tak naprawdę, są rapujący księża dzisiaj, trochę inne spotkania robią, fajnie się ubierają, założą dżinsy, usiądą przy stoliku, robią jakieś fajne rozmowy, bo to jest, bo musi być jakaś odpowiedź na to, co tak naprawdę dzieje się dzisiaj w protestantyzmie. Ja jeszcze powrócę, jakby chciałabym powiedzieć taką jedną rzecz na temat modulowania głosem. My nawet w ogóle jak ludzi uczymy, to też uczyliśmy ludzi, że w ogóle, przecież to w ogóle pomyśl w ogóle, dlaczego w ogóle, jaki jest cel, że w ogóle ten ksiądz w zachrystii jest inny, na plebanii jest inny, z gospochą rozmawia normalnie, a wchodzi w ogóle na ambonę i módlmy się. Przecież my to ludzi w ogóle uczyliśmy, nawet jak pokazywaliśmy, słuchaj, nie moduluj głosem wtedy, kiedy składasz świadectwo. W ogóle świat tego nie weźmie. Bo w ogóle to poznałeś Jezusa i co? Stałeś się nienormalny? Głos ci się zmienił? No głos ci się może zmienić, jak se testosteron walniesz, ale w ogóle nie, że głos ci się zmienił, bo Jezusa poznałeś. No Jezusa poznałeś i w ogóle i co? I modulujesz w ogóle głosem? To w ogóle ludzie myśleć po prostu trzeba. Ja uważam, że duchy homoseksualne powodują silny obłęd. Okay. Bardzo silny obłęd. Okay. Bo one się tak przejawiają, jak to się wszystko zbierze do kupy, bo tych wątków są setki, ale jak to się zbierze do kupy, mamy obłęd. Obłędne zachowania. Obłędne zachowania. I jak, teatralność. Bardzo teatralność duża. Bo ona temu właśnie mocno towarzyszy. Ta teatralność, taka, nie wiem, taka ta duchowa filigranowość, taka w ogóle, jakby to jest trudne do ujęcia. Jakby, na czym mi zależy? Żeby człowiek, który realnie spotkał się z Bogiem, zaczął to widzieć. Tak. Wszędzie, a przede wszystkim w kościele. Tak. To jest najważniejsza sprawa. No to jest bardzo ważna sprawa, dlatego że jakby Kościół w sumie nie przejawia takiego silnego autorytetu. Tak. I jeśli te duchy się będą dalej panoszyły w Kościele, to powiem tak, nie ma szans, aby w Kościele funkcjonowała pięcioraka służba autentyczna, ponieważ żeby być na przykład prorokiem, to trzeba być osobą odważną i nie bać się w sposób zdecydowany i odważny występować przeciwko wszelkiej formie herezji. Więc tak naprawdę to w ogóle, no mówię, to jest temat rzeka. Tak. Okej, kochani, już tak teraz kończąc, mam takie pytanie. Jeżeli ktoś nas ogląda i właśnie namierza, że zauważył w swoim życiu lub w życiu swojego kościoła właśnie przejawy, brak autorytetu, brak konkretności, brak brania odpowiedzialności, brak decyzyjności, brak tej męskiej walki duchowej, to jakie przesłanie wy jako liderzy federacji macie do tych ludzi? Przede wszystkim, żeby się nie bać. A jeśli się boisz i nie potrafisz poradzić sobie z lękiem, to nie wiem, skontaktuj się z nami. Naprawdę jesteśmy w stanie pomóc. Może nie jesteśmy lubiani, bo nie jesteśmy lubiani, ale naprawdę jesteśmy skuteczni. Jak tylko rozpoznasz to, o czym mówimy u siebie, zrób pierwszą podstawową rzecz. Uklęknij na kolana i przyjdź do Boga. Powiedz: Boże, mam problem z duchem homoseksualnym. Duchu Święty, który mieszkasz we mnie,
przeniknij moją duszę i ustaw mnie pionowo. A jeśli widzisz to u siebie w kościele, to wyjdź stamtąd. Wyjdź z miejsca, gdzie duchy homoseksualne niszczą realne życie duchowe. Wyjdź z tego miejsca. Chcę, żeby też każdy z was, kto nas słucha, przestał od tego dnia traktować temat duchów homoseksualnych jednako ze sferą moralności, żeby przestał to do tego odnosić, żeby przestał to odnosić do sfery etyki, moralności. Chciałbym, żeby każdy z was wyciągnął prosty wniosek, że to są duchowe rzeczy i do nich trzeba przyłożyć duchową miarę i również zadziałać przeciwko nim na sposób duchowy, nie żaden inny. Bo to jest bardzo istotne. Jesteśmy odpowiedzią dla tych z was, którzy zadajecie sobie dzisiaj pytanie, co zrobić. Jesteśmy też miejscem. Nasz zespół jest miejscem, w którym możecie się odnaleźć i zbudować swoje życie bez duchów homoseksualnych. Takie przesłanie moje. Amen. Amen. Super, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.